Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową, natomiast wektory B1, B2 aż do B są w niej zawarte i tworzą jej bazę, czyli są liniowo niezależne i generują całą przestrzeń. Wówczas wymiarem przestrzeni V, który oznaczamy dim V, nazywamy N, czyli jest to ilość wektorów w bazie. W tym przypadku mówimy, że przestrzeń V jest N-wymiarowa. W przypadku przestrzeni złożonej z samego wektora zerowego, dim wektora zerowego, no on nie ma bazy, czyli ma 0 elementów w bazie, więc po prostu jego wymiar to 0, jest to przestrzeń zero-wymiarowa. Natomiast gdy baza przestrzeni V jest nieskończenie wymiarowa, czyli jest B1, B2, to znaczy właśnie mamy nieskończenie wiele wektorów w bazie, no to mówimy wtedy, że przestrzeń jest nieskończenie wymiarowa i piszemy, że dim V jest równe nieskończoność. Teraz mamy taką przestrzeń liniową V równa się i zbiór wektorów X, Y, Z należących do R3, takich, że X jest równe Y, jest równe Z. Zastanawiamy się, jaki jest wymiar tej przestrzeni, czyli ile wynosi dim V. No to co to jest za przestrzeń? To jest prosta. Prosta, w której właśnie X jest równe Y, jest równe Z, czyli na przykład jest generowana przez wektor 1, 1, 1. No i każdy inny wektor, który spełnia to, to jest jakieś T razy 1, 1, 1. W związku z czym w bazie jest dokładnie jeden wektor, więc wymiar tej przestrzeni jest równy 1. Jeszcze jeden przykład. Przestrzeń V jest to przestrzeń takich wielomianów należących do R od X, czyli do zbioru wszystkich wielomianów, takich, że czwarta pochodna tego wielomianu jest stale równa 0. No zastanawiamy się, jaki wymiar ma ta przestrzeń. No to zauważmy, jakie to będą wielomiany. To będą wielomiany stopnia co najwyżej 3, bo jeśli ja wezmę x do trzeciej, policzę pierwszą pochodną, dostanę 3x kwadrat. Ok, no to policzę drugą pochodną, czyli pierwszą pochodną pierwszej pochodnej, to będzie 6x. No to policzmy trzecią pochodną, to będzie 6. No i chcemy policzyć czwartą pochodną, no to to będzie po prostu 0. Więc dla x do trzeciej mi się wszystko wyzeruje. No i właśnie, jak będzie niższego stopnia, to tym bardziej się wyzeruje. Jak tu będzie przemnożone przez jakąś stałą, to też się wyzeruje. Natomiast dla czwartego stopnia, no to już mi na końcu zostanie jakaś stała i nie będzie to stała równa 0. W związku z czym nasza przestrzeń V to jest po prostu R3 od X, czyli przestrzeń wielomianów stopnia co najwyżej 3. No i baza tej przestrzeni to jest po prostu 1x, x kwadrat, x do trzeciej. Czyli jak widzimy, baza składa się z czterech elementów, to znaczy, że dim V, wymiar tej przestrzeni, jest równy 4. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.